Hej, witajcie. Jest 23:46, więc chyba uda mi się nie złamać tego cyklu wrzucania 3 razy w tygodniu, do poniedziałek, środa, piątek. Ale nagrywajmy, bo muszę to jeszcze uploadować, prawda? Słuchajcie, w poniedziałek rozmawialiśmy o tych smakach życia i chciałem ten temat trochę pociągnąć, przenieść je na inne aspekty. Czyli z jednej strony rozmawialiśmy o tej różnorodności, której nie może nam brakować w życiu i którą musimy mieć, według mnie przynajmniej, żeby po prostu pewne rzeczy nami nie rządziły. A teraz chciałem pogadać troszkę o tym, jak te wszystkie rzeczy, które są w naszym życiu albo ich nie ma, wiążą się z emocjami, które również pojawiają się w nas samych, w naszym życiu, prawda? Chciałem porozmawiać o jak gdyby dwóch stronach monety, czyli z jednej strony rzeczy, które mamy, które kontrolujemy, które osiągamy, do których dochodzimy, a z drugiej cała gama rzeczy, o których, nie wiem, marzymy, które chcielibyśmy mieć, a wiemy, że nam się nie uda, rzeczy, które pozostają poza naszą kontrolą. I teraz zarówno ta jedna strona, jak i druga wywołuje w nas bardzo dużo emocji. Bo tacy jesteśmy, bo nasze życie jest pełne emocji, ludzie są pełni emocji i to wszystko się tak naprawdę wiąże ze sobą i przeplata. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z tymi rzeczami, które osiągamy, które wiemy, że gdzieś tam w perspektywie czasu do nich dojdziemy, rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, bo o tej kontroli tutaj rozmawiamy, to emocje również są pod kontrolą. Ale z jednej strony one są pozytywne i z drugiej strony też umiemy je kontrolować, czyli nie popadamy w jakieś przesadności, nie ulegamy jakimś zachciankom, tylko działamy konkretnie i te emocje również wpasowują się w to, jak powinniśmy się zachowywać. Po drugiej stronie mamy te rzeczy, które bardzo często nie kontrolujemy. Rzeczy, które chcemy osiągnąć, podziwiamy, zazdrościmy, których osiągnięcie wydaje się nam poza gdzieś tam naszymi możliwościami. I te znowu rzeczy, których nie kontrolujemy, wywołują negatywne emocje i wywołują emocje, których nie kontrolujemy. Czyli jest tak, że jeżeli jest coś, nie wiem, chyba zawsze tak marzyłem, mówię, chciałbym mieć Lamborghini, prawda? Czy Lamborghini, obojętnie jak to mówisz, ale wiem, że mnie nie stać po prostu i najprawdopodobniej też nigdy nie kupię tego auta, bo po prostu jest ono cholernie drogie i nie wiem, czy to jest dobry sposób na wydanie pieniędzy tak naprawdę. Ale to jest temat, który kontroluję, bo z jednej strony wiem, że mnie na to nie stać, wiem, że nie kupię go najprawdopodobniej, więc nie wkurzam się. Ale jeżeli jest coś, co chciałbym mieć, co uważam, że powinienem mieć, ale nie mam nad tym kontroli, nie jestem w stanie doprowadzić do tego, żeby to mieć, no to tu już może pojawić się u mnie, nie wiem, zazdrość, złość, żal, smutek. I teraz pytanie, czy to nie oznacza, że trochę źle definiuję te swoje oczekiwania, dążenia, cele, marzenia, bo jeżeli skupiam się na rzeczach, których i tak wiem, że nie osiągnę, albo które gdzieś tam poza moim zasięgiem, albo które są wynikiem tego, że ktoś inny coś takiego ma, to ile one negatywów mogą wnieść do mojego życia, ile one negatywów mogą wnieść do emocji, które u mnie się pojawiają, a chcemy wszyscy, żeby to jak najbardziej pozytywne było, żeby to było pozbawione właśnie tych naleciałości mega, mega negatywnych. I teraz tak jak mówię, z jednej strony coś do zastanowienia się i dla mnie i dla was, bo takie pragnienia, zachcianki, elementy frustrujące pojawiają się praktycznie cały czas i może warto gdzieś mieć za nadrzu pewne przewartościowanie i jakiś schemat analizowania, czy ten akurat temat to jest coś, nad czym chcę się w ogóle skupiać, skoro wywołujemy negatywne rzeczy, może powinienem poszukać czegoś innego. I teraz pytanie do was, ile rzeczy, których pragniecie, odbija się na was negatywnie. Tak do zastanowienia się. A póki co dzięki za dzisiaj, dzięki za wszystkie lajki. Widzimy się w takim razie w piątek, gdzie kusi mnie trochę, żeby nagrać materiał o marzeniach, ale zobaczymy, czy będzie. Trzymajcie się, hej!